Dzień dobry, Kubuś, co tam dźwigasz? Dzień dobry, dźwigam to, co tam zapowiadałem ostatnio, że będę dźwigał. Mamy downpipe'a Kupcio ze... News. Kupcio News, odnośnie Audi A3 2.0, DSG Quattro i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim zmieniła się... Naciągnąłem cięgło w turbosprężarce. Samochód diametralnie lepiej w ogóle chodzi, och jach, przepaść. No to można zobaczyć na kanale. Nabrał mocy z dołu? Tak, nabrał mocy z dołu, w ogóle do setki ma... No powiem teraz, no bo to już zostało sprawdzone, zamieszczone. 5,9 dwie osoby, a samą jak się jedzie z 5,6. O kurde, to a dzisiaj grubo. Chcemy sprawdzić, co a ja nam wtedy wyszło? 6,6. 6,6, okej. Okay. Czyli A jest 5,9. 0,7 sekundy jest lepsze. A dzisiaj chcieliśmy testować, co da rura mocy. A nim sprawdzimy rurę mocy, sprawdzimy, co dało nam na naciągnięcie klapki na turbosprężarkę, no i walimy do Krzysia na hamownię, żeby to sprawdzić. Czyli nałożymy jeszcze na stary wykres, tak. Bez poprawionego cięgna. I jeszcze jedna fajna rzecz, taka no. W ogóle też taki, bo to samochód ma być daily taki, tam musiałem turbinę na niego wsadzić, ale ja to zmienię ją, jak ta będzie się okaże, że jest słaba, ale czuję, że jest idealna. A tu mam takie unikatowe coś. No, co to jest? Takiego duże. Z S3 intercooler. Wysoki. Widzisz, jest grubszy od seryjnego i ma aluminiowe boczki. Fajnie. Taka jest różnica. Dlatego dzisiaj nie zdążymy zmienić, bo to trzeba rozebrać całe przód samochody, żeby się dostać niestety do intercoolera. Dzisiaj mamy test downpipe'a, a w następnym odcinku... Tak jest. Dobra, czyli bierzemy da, auto na rolkę. Tak jest. Przygotowujemy się do pomiarów na hamowni. Czyli kanapa w górę. A, no tak, Haldex. No. I robimy z niego zwykłego odczepia napędowego przedzia. Ukręcasz mu kark. Nie będzie czuł nóg. Jest. E, za daleko już, cofnij. Okej. Okay. Siedem koni wolno z V8. Kurwa, no, będziemy testować, zaraz zobaczymy. O jeszcze taki sam samochód. Jakie pytanie było? Bo może... Mercedes. No. Mercedes V8. No. 6,3 litra. No. 507 koni, no. Fabryka. No, no, no. Ten samochód mamy i drugi, ten właśnie zrobiony. 445 koni, 600 newtonów, turbo V6, robi turbo V6. Kurwa, 0-100 będzie... Nie, 100-200, który szybszy? Nadwozia takie same, aerodynamika odpuszczane. Kurwa, wolnostak ma 500 newtonów, a ma skrzynię 7. Nowy jaką ma skrzynię 7? 9. 9 biegu. Kurwa, no turbo będzie szybsze, 100-200. Tak? Tak obstawiasz, no bo my nie wiemy. Też stawiam, że tam wygra. Powiem szczerze, że kurwa, tak chuj. A te same budy są? To z C-klasa? No jeden jest W204, W205, a to z derzakami się różnią. No to stoją, zobacz. No, no patrz. Powiedz, zaskoczyłeś. No zobacz, to mamy tego. No. I gdzie ten drugi? No to są te czarne i ten szary. Nie, to tam, z tyłu jest. A, bo ja go przestawiałem, kurwa, nawet. No. I ten. No to wiesz, nadwoziowo to jest to samo. Wagowo, no ten jest na 4 napętem na tył, nie? Aha. Ten jest bardziej ja taki. Ja powiem, że będzie albo jeden chuj, albo ten turbo, z racji pewno, że ma ze 100 to ma trochę więcej. Chuj, kurwa, nie ma więcej. Bo to jest 6-3 litra pojemności. Czyli Newton jest ten sam. Kurwa, powiem wam szczerze, jeden dychę zrobi, drugi zrobi dychę i chuj, tak jest moje zdanie. Ale nie, no musi któryś wygrać, musi coś obstawić. Jak na wyścigach końskich. Mamy wóz do wożenia koni, więc obstawię jak nawet... Kurwa, to ona się wyżej kręci, ten się niżej kręci, kurwa... Ale ten... ma więcej biegów. Ma więcej biegów, kurwa, ja pierdolę, to ciężki wybór, kurwa. No. A ty coś się obstawiasz? Nie, ja mówię, że... Ja obstawiam na nowego. Ja obstawiam starego. Kurwa, ja obstawiam tego i że będzie tam 0,1 sekundę szybszy. No tylko, że musicie go spompować, że obydwa testy znaczy, robicie, nie, no... 80 na godzinę dajecie buta. Zaśmudych, no. W pełnym automacie i niech się dzieje wola nieba, no. Nowy będzie te 0,2 sekundy szybszy. No zobaczymy, no bo to takie kurwa, właśnie są testy. Tak rozkminiam i dać, że mogę się zawiesić w system, kurwa. Mercedesa nie będę się porównywał, no Mercedes widzimy, że jest lepszy w chuj. Możesz się porównywać do Renault Megane. A nie, ale o mnie zjebana klapka była. No to było, kurwa, przed naprawą nie, klapki. Nie, to chuj. No to jest chuj, no to jest mój, to jest cyc, nie chuj. To jest to Audi za nami, tylko całkowicie było seryjne, Krzysiu zapierdolił softa, no w chuj się poprawiło. 100-200 chyba z 5 sekund żeśmy jebali, 0-100 chyba z pół sekundy, ale nie o to chodzi. Ja teraz wziąłem, kurwa, wyjebałem turbinę, naciągnąłem klapkę i... I liczę na to, że tu się poprawi w chuj, no i to chcesz, w ogóle żeby tu coś doszło. Tak, tylny napęd włączyłem, możemy furę hamować, zobaczymy co da ta dobrze. Klapka, a później mamy downpipe'a do zmiany. I później zobaczymy co da downpipe i po downpipe'ie pojedziemy kurde. Na drogę, zrobimy testy 0-100 i 100-200. Niemiecka motoryzacja w Kupcio Garage. Tak, no bo to jest dupowo, jest taki wygodny, bezpłciowy, wsiadasz, aż za bardzo jest bezpłciowy. Mam nadzieję, jak downpipe'a się wsadzi, to że cokolwiek tam pierdnie, sapnie, srapnie i w ogóle. Krzysiu, kurwa, taka prośba do ciebie, czy w dniu dzisiejszym dopierdolisz tu kontrolę startu, żeby z 3,5 albo 4 ruszał, jest to wygodne. Powiedz konkretnie co chcesz, to ja ci to zrobię. I wanna... żeby on nie startował z 3, tylko żeby mi startował z 4000 obrotów. Nie z 3, tylko z 4. Tak. A to muszę go wyczytać. Dobrze, a to nie teraz, teraz go schamujemy. Dobra. To 4,6, 4000. Obciążenie mieliśmy 3500. No i chuj.
A, silnik już chodzi, kurwa, nie słyszałem go, taki cichy. No, cichy jest. Jest bez tego. Ciekawe, jak z tym nowym wydechem będzie. No, ja też, to jest downpipe, czyli początek wydechu od to. No, wiem, wiem. On jest taki, kurwa, aż dotąd idący. Ale to ma wpływ. A to jest seryjny, tylko że przedniego kata nie ma, ten jest środkowy. No, mam, oby miał wpływ, bo ten wóz jest bezpłciowy w chuj. Brake Fallout, drive cruelly to Northwest Workshop. O kurwa, mnie przestraszył wóz. Wtedy żeśmy go hamowali na czwórce. Tak, tak, oczywiście. Ach, kurwa, czujesz, jak on no, jest różnica, no. Że nie zastanawia się? Od razu jest boost, kurwa, po naciągnięciu o, ładnie, sztangi. Ładnie. Niektórzy, ja zauważyłem, tam mi piszą w opisach, że jest taka, kurwa, klamra, która wycisza tą klapkę, ale ta klamra jest taka, że ona nachodzi na tą klapkę i dociska tylko samo cięgło na bok. I to spowoduje tylko to, że ciszej chodzi ta turbina. Nieszczelność będzie nadal. Ona nieszczelność będzie nadal. O to chodzi, że ją, kurwa, naciągnąć, że ona była szczelna, że to turbo, kurwa, wstawało. Mhm. Dobra, walimy testa. Chuj, w życiu trójkę. Czekaj. Trochę z... No. Muszę z czwóreczki, tak z jak najniższych się da, żeby było widać turbo cios z dołu. Jedziemy, kurwa! Jedziemy! Pozioło, chciałeś powiedzieć. O człowieku! Co tu się odpierdala, kurwa! Ja pierdolę! Ale kiwi softa zajebał. Soft plus, kurwa, cięgno. Czekaj, wezmę nałożę stary. Jakie emocje. No stary są, no bo to... O kurwa, człowieku, co tu się dzieje z dołu? Patrz, no. Kurwa. Tutaj to ze 100 Nm doszło w 3000. Mocy spoko, 260 koni, wiesz. I to, teraz mogę powiedzieć, że to jest seryjny, sprawny, zdrowy samochód, który w dwie osoby robi 5-9 do paki. Tylko tą drugą osobą nie jest Jagoda 80 kg, tylko moja kobieta fuj lżejsza. Z tobą 6 sekund, obstawiam, że ma w tej chwili. Aha. Ale żeby nie tracić całego dnia, trzeba go, kurwa, ostudzić i wyjebać z niego downpipe'a, więc darujemy ten teścik, dobra? Dobra. Ale zobacz, jaki dół jest, kurwa, człowieku. Czyli ty teraz zakładasz tak, nowy wydech. Wiesz, z ciekawości, patrz, o dobra, niech się wykres cały zrobi, kurwa. Audi. Wiesz, dlaczego lubię markę Audi? Bo jest, kurwa, prawie pierwsza w alfabecie. Naciskasz, tak jak B, BMW, nie lubię, chuj mu w dupę. Ale A naciskasz, kurwa, już masz Audi, nie? Że pierwsze po prostu otwierasz, kurwa... Chciałem to strzelić, że jest po prostu literka A. Samochody świata, kurwa, dzisiaj tata mi przyniósł, bo tam jak się Audi TT pokazywał, tam kabrioleta, no chuj, tam się zakochał, by chciał. Samochody świata 2003, dane techniczne, pierwsza strona Audi. I od razu, wiesz, nie trzeba się pierdolić tam, kurwa, szukać. Szukanie. Tak, to jest A3, 2.0 turbo. O kurwa, nie tak, coś spierdoliłem, tu jest model. Że właśnie chcę sobie przybliżyć ten wykres, się pod kupcia Swiss i naciągwa z tego, ta jest cicho, gasi furę, kurwa, nic nie klepie, nic nie napierdala, opuszczyć tą obspermioną szybę, patrz, kurwa, leniutta, jest 404, fakt, że w takim siodełku, w takim mikroskopijnym jakimś overbuście, ale chuj w niego, ale kurwa, człowiek, co tu się dzieje, w ogóle ja jebie, kurwa, no, przepaść. Stary, 3000 obrotów, było 276 Nm, a jest 383, kurwa, 105 Nm doszło przy 3000 obrotów. 105, kurwa, to jest, ja pierdolę, kurwa. Zajebiście, no, fajnie. Na moją spierdoloną serię sobie nałożymy, która i tak wyszła mocniej jak seria, bo tam się poadaptowało zimny pasz, kurwa. Takie to nie rozumiem, kurwa. 40 koni, 90 Nm, tutaj jest największy przyrost momentu, 3200. Miałem 100, tam 250 Nm miałem, a mam 400. 105 Nm przy 3200 doszło. Czyli to jest porównanie softu seryjnego z popsutą klapką? Tak, i seryjnym softem. Soft tak. Od Kiwiego. A to, co nas najbardziej interesuje, klapką. Teraz będziemy mieli podgląd w tej chwili, to, co dało same podciągnięcie klapki. No kurwa, człowieku, no użyteczny taki zakres od... 1800 obrotów po prostu do 3800, to jest przepaść. Przy 6000 obrotów wyrównało. Tak, wyrównała się tutaj sam górę. A wiesz dlaczego? Bo kurwa, pewność turbina dużo odmucha tyle co trzeba i się powietrze w kulerze ugotowało. No dzisiaj kulerz też nie zdąży zmienić, to trzeba pas wypierdolić, pół samochodu trzeba wyjechać, lampy kurwa i tak dalej. A downpipe jest sporko. Wał napędowy wypierdolimy tego downpipe'a i wjeżdżamy tu na hamownię. Ja tak sugeruję, tak się domyślam, no downpipe, że na pewno poprawi trochę wstawanie turbospężarki i może trochę tą górę podciągnie. Chociaż ta góra to mi się wydaje, że seryjny interkoler już kiśnie. Ten kurwa jest chudy, chuj ma plastikowe bloki. Boki. Trzeba go wypierdolić, spalić z kurwy syna w chuj i założymy fajnego z S3, całego aluminiowego, grubszego kutasa, nie? Tak jest. Dobra, czyli to jedziemy do ciebie teraz. Ach, rozpierdolamy ten wóz na części. 3000. Ale to wiesz, no nie trzeba być tutaj jakimś znawcą tematu. No spierdolamy wóz, no, ale to taką wodą przed ze Szwajcarii. Ale będzie no w tym twoim A4 tamtym. To samo pomoże. Też mi się nie podoba, że tak wstaje. Oto tak. A nie, teraz już ładnie równy ma. Kurwa, ty no cię może kreskę na mojego A4, przecież cię hamowałem. Kurwa. Gdzie jest moja A4? O, A4 numer, no, A4 kupcia na A3 kupcia. A to nie znam człowieka. Kapcio, 2.0 tu było, tu jest kupcio. Ale Wiktora Rańca znasz.
O kurwa, zobacz, A4 lepiej wstaje, jebane. No co ty? Wszystko ma lepsze. A tutaj downpipe'a wsadzimy, zaraz i pewno też będzie tak samo wstawało. Ale, wiesz co, jakby się pewnie wykres zaczął, to normalnie, wiesz, jakbyś jakby się... Ale Krzyś, to jest już za 50 obrotów, tam A4 miała tam 7 biegów, skrzyni biegów, to zacząłem z 1300, a ty się zacząłem z 1350. No kurwa, różnica. Ty, bo ci ten Optimus nie odpali. A, tylko że tam miałem silnik jeszcze po remoncie, kurwa. No to tam nie wpływa. Ja to tam nigdy nie widziałem, żeby remont wpłynął jakoś wydatnie na moc. No spożycie oleju, kurwa. Ale na moc nie ma znaczenia. Nie. No ale o kurwa, o Jezu, jakbym taką moc miał tu w A3, ja cię pierdolę, pewnie 4 do paki byś smata robiła. Dobra, wypierdolamy downpipe'a. Kurwa, idzie, nie idzie. No to zaczynamy. Sonda nam da odpięta, kurwa, tu wydech odkręcony, tam trochę śrub od wydechu odkręcony, wał napędowy trzeba będzie wypierdolić. I tutaj ciochamy, kurwa, niby niemiecka, zajebista, stale w niczym nie przeszkadzająca. A kurwa, trzeba z flexa wchodzić, jak w Nissana, nie? Zgniły te śrubeczki. No zaczynamy od tego roboty i tam chuj później pokażę, jak ta rura już wygląda na aucie. Będzie wyglądała tak samo jak ta, tylko że to będzie sportowy katalizator, nie? Zobaczymy, co to, co hamownia na to powie. Po wielu walkach wyszło. Prawinka fajna, już wcześniej wymacałem. Mikroskopiny los góra dół, taki w zasadzie jak fabryczny nowa. Ciekawe są, kurwa, czy nie była wymieniana, bo już za ładna. Włączę lampeczkę. Ładna, suchutka, czyściutka. Odzysk sondy lambda. Każda byleka część w tym samochodzie, normalnie dzieło sztuki. Te są takie wyprasowane w tym i żeby opaska wchodziła tylko w jednej pozycji. Do wydechu. No, to co w jedną osobę, teraz jest dwie osoby. Znaczy się Basia and Kupcio. Downpipe dał 30 sekundy do paki. Ty, Krzysiu, miał być i chuja nie ma, to kurwa, trzeba bez niego test zrobić. Odpinamy haldeksika. W piątek będzie. No to kurwa, to co? Piątek, sobota, wyczytamy, Krzysiu, skrzynię. Jak jagódka przy... Jak ten start chcesz tam? Kurwa, chyba 3500 i trochę ciśnienia w skrzynie. 4 będzie szedł, kurde. Kurwa, 4 buty to 4000 i chuj. Po 1000 na opór. Na koło, no kurwa, jest 225 to tak, dobra, tak wyszło. Tam, ja sobie tydzień wyczytam i zrobimy. Dobra, fajnie. A masz tego srebrnego chuja w tej... Czy zaraz Basia nim przyjedzie, A4? Na teści coolera. A to co się stanęło? Stabilization Program Fallout C Owner Manuals. Kurwa. O jebany. O pierdalacz z tego jagody. Czego on nie może to być, kurwa, 10 dni w tygodniu? Skurczy byk. Będę musiał tutaj, kurda, ile... O, muszę do niego zadzwonić, zapytać się ile waży. To wsadzimy tu najwyżej barwarkę na podkład i dopierdolimy z 20-30 kg, żeby 0-100 ładnie wyszło, kurwa. Neutral. Czasem tak się zastanawiam, że kurde, przydałoby mi się mieć, kurwa, kamerę w oczach normalnie, albo gdzieś na czole przypierdoloną permanentnie, albo w jakichś okularach, jak kurwa Małachowski i złodzieje, czy jak on tam się nazywa. Dobra, wkręcone, wiążemy, ręczny zajebany, DSG czas start, czwarty bieg, obciążenie 3000, dopierdolimy dmuchawę i zobaczymy co downpipe. Tego to robię tak szybciutsieńki test, kurwa, żeby później można było intercooler zmienić. No to za zapięte, przygotowane obciążenie, kurwa, tu klawiatura zmieniona, trzeba to F5 zatwierdzić, kurwa. Dobra, a muszę przypierdolić jeszcze biegi. Ło kurwa, ile błędów wyjebało, ja pierdolę, nie wpływa to na moc. Piątki nie chcę, czwóreczkę chcę. I co down pipik? Ło, dużo wcześniej wstaje, dobra, opony oczyszczę, bo kurwa z tego naszego błota pierdolonego. Przód napęd, trzeba trochę fajerkę trzymać. Jak to pogodzić, żeby nie przypierdolić coś? Aaaa, dobra, kurwa, jest czwarty bieg, nie redukuj niżej. Spacja, hamulec jeden, drugi i łycha, kurwa. A bo jeśli kierownicę puścić, ja chciałem tutaj pokazać i literę M wcisnąć. Dobre, pyk. Co tam wyszło? To jest moc na kołach. Na przednich kołach, już nie quattro, bo odpięty kurwa haldeksik. Dawaj kurwa niunia, napierdalaj mocy ile wlezie. Oszczaj. O chuja dało, 5 konia downpipe dał. Kurwy syn. No kurwa, na drodze czułem jakby ze 25 doszło. Ale o kurwa, ale jak w ładnym szerokim zakresie ma te 400 Nm. I to pierwszy pomiar, zaraz pierdolne drugi. Będzie ogień na cyce, kurwa.
No fajnie takie gówno, tak się tym jaram, bo kurwa to jest coś nowego, nie w kółko to samo. A w sumie w kółko jakby mnie turbiny zmieniał na przykład w zetkach z takich na takie. Też fajne porównanie było. Dobra, napierdalam drugi test, koniec pierdolenia, pauzuję. Achtung, handbrake zapierdolony. Szkoda, że tych odgłosów nie, że zmiany biegów, pa! Mogło być taki kurwa strzał z dupy, z rury znaczy się. Dobre. Drugi pomiar, bo jak to wiemy, drugi zawsze tam dwa konie więcej wychodzi. Albo niekoniecznie. Ciach, ciach. Jedziemy. Jedziemy. Samo chyba wyszło na kołach. A generalnie drugi raz to jest zawsze, ale górą zdycha, ja pierdolę, ciekawe co go tam blokuje, czy temperatura w dolocie, czy jaki chuj. Ale no, dwa konie więcej, albo koń, dwa. Nie, ale to jest porównanie co down downpipe w stosunku do tego co było tam, jak był Jagódka, czy do wczorajszego dnia. Tutaj moment obrotowy maksymalnie jest bez zmian, tam te 400, nie wiem, tam 10 tonometrów. Tutaj się fajnie tak zwiększyło. Że wygładził się wykres, w chuj lepiej wstaje. Kurwa, wyrosł skurwy synu, bydle jebane z 10, taki drogi chuju jesteś i się tak tu pierdolisz, kurwa. O tutaj fajnie, dużo lepiej wstaje, to czuć na drodze właśnie. Wtedy był taki mały overboostik, a teraz on się tak jakby pociągnął dalej. No i górą strasznie zdycha, tak kurwa, moc maksymalną jebany pedał ma przy 5200, a później już mu się pierdoli ta moc. Mam nadzieję, że jak cooler zmienię, będzie lepiej, że dociągnie tą górę lepiej. No to patrząc na cyferki, doszło niby tylko 5 koni i 7 Nm, czyli cały chuj, ale to się nie liczy. Tak jak się na przykład startuje czy wjeździ na co dzień, największa różnica na przykład jest 2400 obrotów. Ciach, no to tu mamy przyrost 3/4 kratki z 275 na jakieś prawie 300 Nm. No to tu kurwa nam doszło 30 Nm. Od 2200 do jakieś 2830 Nm podchodziło. Najmniej doszło przy tym takim przeładowaniu, jakby takim dzuplu, przy 200 obrotów to najmniejszy przyrost. A później przy 3600 tak dopierdoliło kurwa elegancko, to też jest 15 Nm wszędzie podopierdywało. Ale górą kurwa, no lepiej, ale sama góra, taka powyżej 6400 obrotów, już chuj powiem szczerze. Ten już się cooler kurwa gotuje, i ma chujowe przepływy, dlatego cooler wjedzie dzisiaj w tym momencie z Audi S3, cały aluminiowy. Ale no raz, że lepiej chłodzi, a dwa, że ma lepsze przepływy. I o to chodzi, że ten przepływ jest mniejszy, to powinno być teoretycznie mniejsza turbodziura, lepsza góra, lepsze kurwa wszystko, lepsza reakcja na gaz. No to futrzaty kupcie mówi do roboty, kurwa. Tutaj Szwajcaria, idealny kraj, a o jednej spineczce tutaj zapomnieli, jak przód składali. I tutaj kolejna taka sprawa. Przykręcili to tak. A to powinno być tak przykręcone. No, każdemu się zdarza. Ale grunt wszystko jest nowiutkie, czyściutkie, ładniutkie, a jeszcze dodatkowo wrzucimy grubszy intercooler, żeby było więcej ciosu. Kulerek zestrzymamy. No, spora jest różnica. Tak na moje oko z 5-7 mm. Zaraz tu miaraczką sobie zmierzymy, ale ma aluminiowe boczki. Szersze ma te boczki, inaczej wyprofilowane. Tu mamy seryjkę. Seria ma 33. 33 mm seria, a S4 ma 41 mm. Kurwa, śmiesznie, bo w zamienniku, tak jak patrzę, 40 mm mają grubości. No to fajnie, 8 mm grubszy. Chuj, zrobi robotę. Zobaczymy, co hamownia powie. Ale rozpierducha, żeby kuler wymienić. Ja pierdziele. Wrzucamy kulera z S3. Węże trzeba było z S3 dać. Na dupela ze strzy, którą trzeba przełożyć, kierowniczka powietrza, żeby tutaj w górę dopierdalało, jeszcze chłodnica wody lepiej. No, Nissana będzie trochę w Audicy. O, ta śrubka. Te
tralala. Kurwa, z jakąś piosenką mi się to kojarzy, ciągle pak, 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 pak. Na tym Nintendo Switch coś się tańczy, kurwa, chyba piosenka coś tam jest. No chuj, dobra, pokażę ci w kacie. Dobra, no to co, opowiada, jesteśmy w A3. No jesteśmy w A3, po DSG, przerwie. Quattro po przerwie, samochodzik trochę usprawniony. Co zrobiłeś podczas przerwy? Kurwa, dwie rzeczy. No jest wsadzony ten downpipe ze sportowym katalizatorem. Tak, pokazywałeś to, jak to wyglądało, jak jeszcze leżało na podłodze. Tak, 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 jak leżało na podłodze. Trochę dźwięk się zmienił. Wiesz co, w środku chuja tam nic nie słychać, ale na zewnątrz bardziej słychać, tak jakby turbosprężarkę bardziej troszeczkę wydech słychać, ale ten samochód fajnie, dalej jest bezpłciowo cichy. Wkurwia, że jest taki cichy. Trzeba mu wyjebać końcowy tłumik jednak. Jakbyś właśnie pousuwał tłumik i to byłoby trochę głośniej. No, coś no dobra, czyli zrobiłeś wydech i... Ale jeszcze ciekawostka, jest intercooler z Audi S3 wleciał. Okay. Calusieńki jest aluminiowy i wyszło, że jest 8 mm grubszy od serii. O. I wiesz co, te czyli że wyższy, to i grubszy. Tak, i te modyfikacje tak... A na szerokość to samo? Wszystkie wymiary są te same, tylko że jest grubszy. Jest, ma boczki aluminiowe i przez to ma takie mniejsze opory przepływu. I to, kurwa, zauważyłem przede wszystkim w spalaniu auta, że samochód mniej pali na tym interkulerze z S3. Jest taki bardzo elastyczny, tak, że jeździmy sobie tam na drawie spokojnie. A myślisz, że to nie jest związane też z downpipe'em, że odblokowałeś wydech? Sprawdzałem jedno, zeschamowałem na hamowni i tak dalej, wyświeci materiał. Nie, mówię o spalaniu. Nie, po interkulerze się zmienił. Po downpipe'ie spalanie się nie zmieniło, po interkulerze spalanie spadło, bo on jest taki, kurwa, strasznie czuć, tak elastyczny się zrobi, że... Lżej. Mamy 1400 obrotów, 1600 obrotów, 1700 obrotów, 1800 i on tak już z dołu już tak fajnie jedzie, taki fajny samochód się zrobił. Fajnie. Zobacz tam później, ci podaj się tam to, co ja tam nagrywałem na hamowni, bo tam to nie było cię, no pojechałeś do domu, no co zrobić? No nie, no ustaliliśmy, że część materiału nagrasz samemu. Się pewnie. Tak, no a teraz sprawdzimy tak, można powiedzieć, finalnie co wyszło. Soft nie był dopieszczany, wleciał downpipe, intercooler i zobaczymy, jak to wpływa 0-100. Jakie były czasy przed tymi zmianami, pamiętasz? Kurwa, tyle tego było. 6.1, 6.3? Nie, też tak dobrze to nie. Czekaj, kurwa, tam z 6.9 było. O, okej. 6.9, no. Kurwa, ale... będą się to... Kurwa, ja jestem jakiś tępy. Wszystkie te cyfry w pizdu pamiętam. Nie, lepiej było. 6.6 ostatnio, jak żeśmy razem hamowali, ja z tobą. Myślę, że... Albo lepiej. W tym momencie wrzucę kawałek wspomiaru. Tak. Ty, ale kurwa, przez te spalenie mi się łeb pierdoli. Przecież cyfry to ja wszystkie tak pamiętałem. No. Ja pamiętam jakieś 5.9. 5.9 to zrobiłem z Basią na pokładzie. No Basia trochę jest lżejsza od ciebie. No to było po downpipe'ie. A teraz jeszcze wleciał intercooler, no i wleciały twoje kilogramy. A ty po tych dietach jesteś taki trochę już stuningowany. No. Ale dobra, chuj, zobaczymy, co, jak to zaraz działa, nie? Jesteśmy gotowi zrobić 0-100. Okej. Ja już tu przymierzam. Ach, cię wypierdoli zaraz tą maszynę. Ja będę cię to trzymał z jedną ręką. Trzymam cię za szyję, jedziemy. On bardzo elastycznie się zrobi, fajnie z dołu tak rusza. Góra tam chuj, tam nie czuć za bardzo różnicy, nie? Stop. 5.9. 5.9? Tak. 5.9, spoko. Bardzo ładny wynik. Za pierwszym tak razem. Przy poniżej 6 żeśmy zeszli, w dwóch tęgich chłopa jesteśmy. Czyli sekunda mniej można powiedzieć, jeżeli było 6.9 oczywiście. Może było 6.6, jakieś 6.6 pamiętam. Aha, czyli co najmniej pół sekundy, jak nie więcej. No. No będziesz musiał poprzyniać te czasy. A wiesz co, teraz pierdolnimy jeszcze raz w drugą stronę, bo tam może się zamulaliśmy całą trasę, teraz się kuler może przestudził i tak dalej. 2.7 widziałem, zrobi 0.6, to tak bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Okej. Okay. Pierdolniemy sobie jeszcze tutaj. Dobra. Żeby, nie, rękę, dobra, za szyję cię trzymam, śmiesznie to wygląda, jedziemy. Się nie dzieje, tak nie poszedłem tą górą. Tak, 5.8. 5.8, czyli zrobił, no. On tak górą jakoś tak nie, jakby tak, nie jechał. Kiśnie on go tak na siłę pod te 7000 dopierdala. No. Wcześniej powinien zmieniać biegi. To lepszy by czas. A ty jakbyś zrobił manualną zmianę? A z manualnej zmiany chyba procedury startowej on wtedy nie ma. I rusza tak jak chuj, tak skrada się. A nie jesteś w stanie ruszyć z automatu, a przejść na manuala? Mogę. O, no to dawaj, no oczywiście. Dobra, to nie trzymam cię teraz za szyję, będzie pewno... Nie. Ruszymy. Dobra, gotowy. Czekaj, drive sport i pyk, manualnie mu napierdalam. Jeszcze raz. Lepiej będzie, tak mi się wydaje. 5.7. Jak 5.7? 5.7. A zmieniałem mu, kurwa, przy 6000. Szybciutko, tak? O, dobrze. Delikatnie mu zmieniałem.
5-7. Stary, dwie osoby. No, kurde. A ja już udowodnione to mam, że 30 sekundy co najmniej mi psujesz. Czyli byłoby 5-4. Bez ciebie. Grubo. No to tylko fajnie taki dupowozik wyszedł, nie? Aha. A to jest fabryczna, delikatna procedura startowa. Krzysiu mówi, że coś tam może mu się uda z tym podziałać, bo on rusza z 3000 obrotów, a mógł ruszyć z 4. To jeszcze było pewno z pół sekundy do upierdolenia. No tak. Myślę, że tak. No. To jest na pewno 4 koła, dobrze można to wykorzystać. Można, bo ma trakcję jak pojebano. Mokro, nie mokro, se ruszasz, nawet kurwa koła mu nie zamielą, bo to jest ten Haldex 4. generacji. Nie wiem, przy momencie procedury startu on jest chyba stały 50-50 spięty. Mhm. Okay. A co, my nie zanudzamy, widzimy się kurwa za jakieś parę godzinek i zobaczymy 100-200, jakie to robi w takim wypadku. No, jedziemy do Berlina. Tak jest. Gdzie jakieś tam zamulacze na drodze? Nie, panie zamulacze, gdzie kurwa? Myślałem, że ktoś, wiesz, ruszy i będziesz mógł go wciągnąć. No dobra, to co? Przygotowani jest w pierwszych warunkach, żeby sprawdzić cooler i wydech, pizdo, co dało. Początkowa część wydechu. Robimy pomiar 100-200. 100-200, tak jest. Okej, jest, odwrócę kamerkę. Jest. No to lecimy, 3-4. Tak. Ręczne zmiany biegu? To jest. Nie odpuściłeś gazu? Nie. Duży mi się, powiem szczerze. 18,4. 18,4? No. A powiem szczerze, że jakoś tak mi się dłużyło, albo się już odzwyczaiłem tego samochodu, ale takiegoś... Ciało, no. Ale 18,4 to jest taki spokojny. To jest całkiem spokojny. Wtedy mieliśmy około 20. Tak, 20 było. Bo ten samochód, powiem szczerze, bardzo mało górą jakby zyskał po tych wszystkich modyfikacjach, że on najbardziej taki się zrobił elastyczny, dużo mu się zmniejszyła ta turbodziura, dużo taki fajniejszy wjeździe na co dzień się zrobił, ta reakcja na gaz jest taka, nawet z niskich obrotów masz 2000 obrotów jedzie, ale górą tak mu się mniej poprawiło, a zauważ, że jak my robimy 100-200, to trzeci bieg, 3, 4, 5, cały czas górą jedziemy, w zasadzie poniżej 5000 obrotów nie schodzimy, tylko 5000, tam te 6500, czyli sama ta góra, a on tą górą po kulerze doszedł mu chyba jeden koń tylko mechaniczny, po tym downpipe doszedł mu chyba ze 4 konie, bardzo małe takie, wiesz, przyrosty mocy się zrobimy, no i to rzeczywiście widać, że jest 18,4, no dalej uważam, że to jest spoko czas, no na dwie osoby, samochód mamy z napędem na 4 koła. Za dużo już o zetkach zacząłem myśleć, że jeszcze nie zbliżyliśmy się do osiągów seryjnej najwolniejszej zetki 350Z z silnikiem D, 280 koni, tam jest około 16,6, no to jeszcze brakuje, dlatego ta trasa tak dłuży się i dłuży, nie? No tak, jak jesteś przyzwyczajony do jakiejś fury, wsiadasz do innej, która nawet jest porobiona, jest szybsza od dużo seryjnej. A to jest ekstremalna dysproporcja. Kurwa, 0-100 wypierdala mega. Ja powiem tak szczerze, że tak. Samemu jakieś 5-4 sekundy, 5-3 sekundy mi się wydaje, że nawet zrobię w dobrych warunkach tym samochodem, tak jak mi się uda strzelić, a 100-200 tak troszkę rozczarowuje. Myślałem, że ten wydaszek, że tak kurwa, tak fajnie to zrobi, doda. A to tak pierwsze 3 biegi jest fajnie, a później już tak no, brakuje tej mocy. No pojemność wychodzi. No to jest pojemność 2 litry. No to tylko 2 litry. No tak, no zetka jest 3,5 litra, ale do tej mocy górą kurwa brakuje jednak, to na wykresie widać, że od 5000 to zdycha i że chciałoby się, żeby to lepiej było. No większe turbo kurwa, no co tu dużo mówić, pasowałoby zajebać. No dobra, to że tak powiem przetestowaliśmy już wszystko co chcieliśmy. Wszystkie czasy się poprawiły. No wszystkie czasy, kurwa stary, no pomyśl, że to było 25 sekund, 100-200. To możemy jeszcze raz sobie pierdzielnąć na przykład. Dawaj. Tam wydaje mi się trochę kręcenia kierownicą było. Jeszcze raz lecimy, trzeci bieg. Gotowy. Zobaczymy, czy coś urwiemy, czy zjebiemy. Chyba za szybko bieg zbijesz. Myślisz? Jeszcze 10. Już. Tak? 19,3 niestety. Czyli jednak tu był pod jakiś wiatarek czy coś. No ale udowodniliśmy, że tak czy siak poprawa jest. No jest. Czy tak w najgorszym wypadku licząc o sekundkę? No. Patrzmy na te najlepsze. No najlepsze, najlepsze, najgorsze, najgorsze. Nie, ale kurwa, no zwykły taki dupowozik jeszcze
a takie kurwa trochę zamula, a i teraz kurwa, im dłużej tymi samochodami jeżdżę, tym więcej takich kurwa niedociągnięć widzę, ale które widzę, że tuner wprawnie jest to w stanie ogarnąć, że po zmianie biegów niby jest DSG, powinno być kurwa jakiś strzał buduje, bo dup, żeby to jakoś fajnie szybko jechało, a to kurwa widzisz, się zamula, zmieni bieg i są takie przerwy takie jakby w mocy, że nie ma tego non stop gniecenia, pierdolnięcia, tylko gdzieś to tak się jest tłumione, amortyzowane właśnie przez seryjną elektronikę, na przykład skrzyni biegów albo programy silnika. Pamiętam kiedyś u Krzysia jakieś Golfa, kurwa, piątkę GTI hamowałem i tam się jarałem, bo biegi w górę, w dół zmieniałem, bruch, bruch z takim strzałem, mówię, kurwa, jak fajnie, bo morda się cieszyła, nie? A tutaj tego brakuje tak trochę też, wiesz, kaftan bezpieczeństwa założony i... A to dziwne, bo teoretycznie Golf 5 i to Audi to jest to samo. Czy na CS4? Aha. Szybko zmienia bieg. Bez pierdzenia. No, bez takiego pierdzenia i troszeczkę, zwłaszcza jak na wysokich obrotach go kręci, to przy zmianie biegów jednak jest to ograniczenie tej mocy zapierdolone. To trochę mnie wkurwia. Mi się wydaje, że zmianą biegów, dwie zmiany biegów są jakieś 3-4 sekundy byłoby do urwania. Że on wyciął sobie zapą, taki flat shift, żeby był, że nie taki jakby ujęcie gazu, tylko żeby było taki... Tak, wiem co chodzi, no. Przez to furka traci. Też jeszcze kurwa manualnie biegi zmienialiśmy, a wtedy kurwa chyba na Drive Sporcie po prostu jebaliśmy. Ciekawe, co na Drive Sporcie jeszcze może sprawdzimy, jaka będzie różnica, bo Drive Sport jest taki jakby niepowtarzalny, bo tu jeszcze raz zmienię bieg przy 6, raz przy 6400, a Drive Sport pierdolny i komputer za mnie po prostu wszystko robi. To jeszcze dam mu szansę się wykazać jedną. Bo tak, no to zaraz będzie jeszcze jedna miejscówka. Bo tak jakoś średnio zadowolony z tego czasu jestem. No. Wydawało mi się, że jest szybszy, no zwłaszcza na co dzień mierzę, to mówię, kurwa, jaka reakcja na gaz, w ogóle obłęd wszystko, nie? A tu w takich próbach, takich kurwa, co my te soki z tego wyciągamy, wszystko, taki nasz performance tutaj, to chuj. Do 3 razy sztuka. Tak jest. Dobrze, że nie traci to już jeszcze nie, jeszcze nie. Automat Drive Sport, chuj, bez skupcia manualnych jakichś tam pierdoleństw. O Jezu, jak ociągnie, nie, chuj z tego będzie, już to widzę, że to kręci i chuj. No kurwa, zmieniaj bieg. A może? Kurwa, nie wiem. Chyba lepiej. Chyba lepiej go jebać pod odcinek. 18,4. Czy jak manualnie za pierwszym razem robiłem, bo kurwa, no porównywalnie jeden jest. Jeden pies, no. Ale też, kurwa, tak go, kurwa, tak go przetrzymuje, te 6,5 tysiąca, on go tam kręci, aż widzę, w ogóle no, stoi, wszystko w miejscu. To trochę. I tak kurwa nosi. Ale wiesz co, na Drive Sporcie jak jest, może rzeczywiście, górą jest gorzej, ale zmienia biegi, masz cały czas cios, A jak ja manualnie zmieniam biegi, na przykład w 6200, 6300, bo już tam wiem, że moc spada, to on zmienia ten bieg, ale tak się kurwa jebany zamula. Że zmieni ten bieg, przez chwilę nie ma mocy, ma moc. Zmieni bieg, nie ma mocy, ma moc. A na Drive Sporcie jedziesz, kręci go do 7, zmienia bieg, ciągnie. I stąd może jest ten plus, ale to wynika tylko po prostu z reakcji po zmianie biegów, co się dzieje. Ale generalnie podsumowując, dla laika, żeby się nie pierdolić łopatkami, na Drive Sporcie najlepiej jest robić 100-200, ale bawić się, jeżeli chodzi o czasy 0-100, to moim zdaniem tym jest lepiej. Okej. Okay. No i co? No 18,4 to jest spoko. Ja pamiętam kiedyś takiego TFSika robiliśmy, chyba z 275 koni miał, czy 265 koni, ten kurwa Leon Cupra to była. No. To on tam robił jakieś 17,6, czyli był no, blisko sekundę szybszy od tego, fakt, że w ciepły dzień, no w taki chłodniejszy dzień to byłby jeszcze trochę szybszy, ale fura ile lżejsza nie miała napędu na 4 koła. A właśnie, chciałem powiedzieć, czy Cupra przypadkiem miała napędu na przód? Na przód miała, na przód. A, no to to ma potworne znaczenie. Do paki byśmy ją zjedli, ale później trochę byśmy spukli. Nie, ale ogólnie, no kurwa ty, no to jest czas 18,4. No, moje Audi robiło 100-215,3. Twoje? Tak. To takie super mocne? No, 270 koni. 5 koni więcej jak tu, a Newton ile miałeś? 414. Dużo niuta będzie, kurwa. A 3-4 jechałeś, czy 3-4-5 musiałeś robić? Chyba 3-4-5. 3-4-5? Chyba tak. A to zapierdalało, no to 15 tam sekund, no to jeszcze w chuj tu brakuje. Wiem, tutaj... że 1-2 to było 100. Ja to zajebiście. Bardzo fajna skrzynia. Piątka skrzynia. Tak. Zajebiste przełożenie. No tutaj, żeby coś poprawić, no to tak powiem szczerze, trzeba by... Kurwa, moc, a nie, moc trzyma do odcinki, ale tak no z 310-320 koni, żeby to miało, żeby kurwa tych 5000 wyprostować ten przebieg, to byłaby kosa. To też był chyba 15 sekund miasto 200, a 15 sekund to kiedyś sprawdzaliśmy 370Z robił. No ale ja przytaczam swoje Audi nie dlatego, żeby się pochwalić, tylko a ten lżejsza buda, czy nic uda? Lżejsza buda i napęd tylko na przód. No ale też musiałeś zmienić te biegi i trochę miałeś tam flat shifta, że sprzęgło pił? Miałem. No miałeś i z tą opcją napierdalać. Oczywiście. O kurwa. Bez litości. Prawie jak DSG. Kurwa. Prawie jak DSG. Ja fajnie, no tak na trasie jest pełni też taki sprawny ten samochód. No zobacz, kurwa, z takich, no kurwa, no 120-140. Kuba, jak jesteś zadowolony z Audi?
Tak, ja wiem, że miałem się wcześniej, no miałem się wcześniej, ale mam takie, kurwa, no strasznie wyprane z emocji. Myślałem, że ten wydech poprawię, że coś mi się uśmiech pojawi na twarzy, ale to chuj. No brakuje mi jakiegoś takiego wystrzeliku, takiego, kurwa... Czyli nudny wóz. Nie, jeszcze jest nudny. Kurwa, jeszcze trzeba pewno końcowy tumik zrobić i pobawić się coś z programem właśnie przy zmianie biegu, żeby było prób, żeby nie zamulał się. No jest co tu dopieszczać. To jest bardzo fajna baza, że samochód ma bardzo duży potencjał, że silnik na przykład taki steryjny wytrzymuje około 450 koni. Ta skrzynia biegów DQ 250 z mokrymi sprzęgłami, też ludzie robią 500 koni, na przykład 600 Nm na steryjnych tych skrzyniach, jak jest dobry soft. Wszędzie masz zapas, tylko że kupujesz taki samochód, to jest taki wyprany, nudny z emocji, ale z bardzo dużym potencjałem, że w przyszłości możesz z tego szyć, robić pod siebie, nie? I to jest fajne, że masz bardzo dużo części wszystkich dostępnych, że z niczym się nie pierdolisz, idziesz sobie, no drogi są części was, ale no wszędzie od chuja masz części. W ZC tak mnie męczy, że jest takie zdobywanie wszystkiego, a tu idziesz, bierzesz, przychodzisz to do garażu i sobie zakładasz, nie? Dostępne są, no, to prawda. Że jest taka łatwość, nie? No dobra, to co, pozdrawiamy widzów, kończymy. No pozdrawiamy widzów, best time, 18.4, piąteczka, 7 sekund, 100, 200, upierdolone. Tak jest, dobra, gratuluję, fajna fura. No fajna jest.